Wielkie koty zajmują szczytową pozycję w łańcuchu pokarmowym. Lew, mimo iż żyje na otwartych równinach, potocznie nazywany jest królem dżungli, królem zwierząt. A wszystko z uwagi na jego siłę, donośny głos i respekt, jaki budzi swoją potęgą. Na filmach przyrodniczych z zapartym tchem obserwujemy, jak wielkie koty z łatwością chwytają i zabijają nawet znacznie większe od siebie ofiary. A tymczasem życie wielkich kotów wcale nie jest tak kolorowe, jakby się mogło wydawać. Wbrew pozorom nie mają one żadnych przywilejów w naturze i podlegają takim samym prawom życia i śmierci, jak inne zwierzęta. Ich byt to również ciągła walka o przetrwanie. By móc polować na szybkie i silne zwierzęta, wielkie koty same muszą bezustannie utrzymywać sprawność na najwyższym poziomie. A mimo to większość ich polowań kończy się porażką, czasem zranieniem, a nierzadko utratą życia. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sytuacjom, w których to wielkie koty przegrywają oraz same stają się ofiarami. Zapraszam. Gepard to najszybsze zwierzę lądowe świata. Jest doskonale przystosowany do szybkiego biegu. 100 km na godzinę potrafi osiągnąć już w 3 sekundy, ale tak jak inne zwierzęta, musi pić. A dla krokodyla ukrywającego się pod wodą nie mają znaczenia osiągi jego ofiary. Liczy się białko. Tym razem to krokodyl był szybszy, a młody gepard w 3 sekundy stracił swoje życie. Bracia pechowego kota nie do końca chyba jeszcze wiedzą, co się stało. No cóż, na każdego kozaka znajdzie się większy kozak. To powiedzenie chyba nigdzie nie sprawdza się tak dobrze, jak w świecie natury. Gepard to drapieżnik doskonały, ale walka o byt dotyczy go w takim samym stopniu, co jego ofiar. Każdy błąd, złamanie czy uraz w trakcie polowania może okazać się obciążeniem, które uniemożliwi dalsze polowanie i wyżywienie siebie bądź potomstwa. Do tego gepardy muszą konkurować z większymi od siebie lwami, przez które nie są lubiane. Lwy nie tylko zabijają młode gepardy, ale także dorosłe osobniki, jeżeli tylko uda im się je pochwycić. Sytuacja lwów afrykańskich wydaje się lepsza. Są większe, silniejsze i można by sądzić, że żadne zwierzę nie może im zagrozić. To tylko złudzenie. Lwy biorą udział w tej samej grze co gepardy. Tutaj nie ma wyjątków i przywilejów. Lwy w poszukiwaniu pożywienia również mogą nadziać się na śmiertelne pułapki. Tak jak ta samica, której głowa przez moment nieuwagi znalazła się w potężnych szczękach hipopotama. Lwy dzięki swoim dużym rozmiarom mogą polować na szerszy zakres ofiar niż gepardy. Jednak polowanie na wielkich roślinożerców wyposażonych w rogi i silne kopyta przypomina grę w rosyjską ruletkę. Nigdy nie wiadomo, dla kogo potyczka będzie śmiertelna. Ta scena polowania na bawoły chyba najlepiej o tym świadczy. Ofiara była już niemal na przegranej pozycji, a tymczasem z opresji ratują ją współtowarzysze ze stada, dosłownie wyrzucając lwicę w powietrze. Jak skończyło się dla lwicy tak silne ukłucie potężnym rogiem, możemy się tylko domyślać. Na kolejnym nagraniu widać jednak wyraźnie, że z wielkimi bawołami nie ma żartów. Gdy lew przez nieuwagę wymuszoną głodem znajdzie się w wielkim ich stadzie, ma minimalne szanse na przeżycie. Lwy i bawoły to śmiertelni wrogowie. Obie strony dysponują potężną siłą. Bawoły instynktownie wiedzą, że lew to wróg, którego trzeba zwalczać. Zdarza im się tratować i zabijać młode lwiątka. Tym razem jednak to dorosły osobnik stał się ich ofiarą. Ich agresja nie ustaje nawet po zabiciu lwa. Bawoły pastwią się nad nieszczęśnikiem. Bawoły to oczywiście roślinożercy. Zabijają lwy w obronie bądź prewencyjnie. Jednak lwy mogą także stanowić obiekt polowań i źródło pożywienia. Na tym nagraniu widać taką sytuację. Krokodyl atakuje lwa tak jak każdą inną ofiarę i nie ma dla niego znaczenia, że ma on ostre kły i pazury i nazywany jest królem zwierząt.
Na szczęście dla lwa woda była dość płytka i udało mu się wyrwać ze śmiertelnego uścisku. Na kolejnym nagraniu los bardziej sprzyja krokodylowi. Dwa lwy próbują przepłynąć zbiornik. Woda jest głęboka i w takiej sytuacji lwy są już zupełnie bezbronne wobec wielkiego wodnego gada. Jedno kłapnięcie szczęki krokodyla i król dżungli traci cały swój majestat i ginie w podwodnych odmętach. Jednak paradoksalnie największym zagrożeniem dla lwów są ich ofiary. Większość polowań kończy się porażką i ucieczką ofiary. To jednak pół biedy. Jeśli ofiara ucieknie, zawsze można spróbować ponownie. Najgorszy scenariusz dla lwa to uraz w trakcie polowania. Jak silne może być kopnięcie zebry? Łatwo się domyślić. Zebra nie ustępuje pod tym względem koniom domowym. Lew bezustannie musi podejmować ryzyko. Kopnięcie żyrafy również może być zabójcze. Bez problemu może złamać nogę, szczękę bądź miednicę lwa. Nabycie takich urazów to praktycznie wyrok dla drapieżcy. Trzeba także pamiętać o tym, że lwy nie są jedynymi drapieżnikami polującymi na zwierzęta roślinożerne na afrykańskich sawannach. O konkurencji lwów z gepardami już wspominałem. Są jednak także hieny, które również rywalizują z lwami. Każde z tych drapieżnych zwierząt ma nieco inną strategię polowań, jednak mimo wszystko zajmują one tę samą niszę i polują na podobne ofiary. Hieny i lwy rywalizują. Wzajemnie odbierają sobie pokarm, przeganiając konkurentów od padliny, a także wzajemnie się zabijają. Lwy są większe od hien i z łatwością mogą je zabijać, tak jak widać na tym nagraniu. Jednak hiena centkowana, według obecnie obowiązującej nomenklatury nazywana krokutą, to zwierzę stadne, żyjące w dużych grupach. Dzięki współpracy hieny są w stanie polować na duże zwierzęta. Zdeterminowana grupa hien jest w stanie także odebrać pokarm lwom, a w skrajnych przypadkach nawet zabić samotnego osobnika. Taką sytuację widzimy właśnie na tym nocnym nagraniu. Mimo iż pojedyncze hieny są mniejsze i słabsze od lwicy, to mają przewagę liczebną i stanowią dla lwicy śmiertelne zagrożenie. Największym współcześnie żyjącym wielkim kotem jest tygrys azjatycki. Jednak nawet on nie jest w pełni bezpieczny i jak widzicie na tym starym nagraniu, nawet tygrys czasem może znaleźć się w szczękach innego drapieżnika i walczyć o życie. Tutaj tym drapieżnikiem jest ponownie krokodyl. Wielkie koty wcale nie mają łatwego życia. Zwierzęta trawożerne znajdują pokarm na ziemi, a tymczasem drapieżne koty muszą za nim biegać. Na dodatek ich posiłek często ma ostre rogi i kopie. Oprócz tego trzeba pamiętać, że drapieżniki także stają się czasem ofiarami innych drapieżników. A ty, jakim zwierzęciem chciałbyś być, gdybyś miał wybierać? Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.